No, realizujemy przedsięwzięcia, które zostały uchwalone jeszcze w roku ubiegłym przez Radę Miejską. Są tak zwane zadania niewygasające. Termin ich ostatecznej realizacji to 30 czerwiec 2013 roku. Jesteśmy właśnie przy budowie parkingu przy ulicy Granicznej. Powstanie tu za blisko 75 tysięcy złotych 26 nowych miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe są bardzo potrzebne. To chyba już nie podlega żadnej dyskusji. Wszyscy z tym problemem się w jakiś sposób spotykamy. Stąd myślę, że jest to dobre przedsięwzięcie, szczególnie w tym miejscu, gdzie mamy, można powiedzieć, trzy duże bloki. Miejsc parkingowych nie było za wiele. Próbujemy to nadrobić, na ile zezwala teren, bo muszę zaznaczyć, że z pewnych przepisów również wynika obowiązek zachowania zieleni. Stąd już uprzedzam ewentualne pytania, dlaczego cały ten teren nie jest jednym wielkim parkingiem. Otóż są określone przepisy wynikające z planu miejscowego i musi być zachowana chociażby minimalna powierzchnia zieleni, stąd cały plac nie będzie tu udostępniony jako parking. Realizatorem tego zadania jest firma wyłoniona w przetargu. Nie chciałbym tu robić jakiejś reklamy, wymieniać nazwy. Firma, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Dość długa zima przesunęła realizację określonych zadań. W tym momencie kończymy zadania rozpoczęte w roku 2012. Jest chociażby to termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Hutniczej. Jesteśmy już tam na ostatnim etapie tych prac. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodnia, dwa zostanie to wszystko dokończone. Budynek ten zostanie ogrodzony. Myślę, że będzie to już taki ładny budynek przy wjeździe do naszego miasta. Czynię starania, aby budynek jeszcze jeden, który mieści się również przy ulicy Hutniczej, Hutnicza 8, również został zmieniony. Została zrobiona prace porządkowe wokół niego, jak również termomodernizacja, zostały elewacje umalowane, tak żeby wjeżdżając do miasta było takie pozytywne wrażenie, że te budynki, które nie przysparzały nam jakiegoś splendoru, są wyremontowane. Kolejne przedsięwzięcie to tu w pobliżu ulicy Glinianej. Wykonywaliśmy taki ciąg chodnika, również miejsca parkingowe. Tam wydamy na to przedsięwzięcie blisko 140 tysięcy złotych, również firma z najkorzystniejszą ofertą. To zadanie jest w zasadzie ukończone, mała tylko kosmetyka i mieszkańcy w zasadzie już korzystają, ale tak w sposób oficjalny i formalny będą mogli z tego korzystać. Jest również realizowana inwestycja, budowa ulicy Wspólnej. Jest to pierwszy etap tego przedsięwzięcia. Tam mieszkańcy zgłaszali również określone potrzeby, aby dojazdy do ich posesji w bok od ulicy Wspólnej były realizowane. Chcę uspokoić, że jest to zadanie niewygasające. Ono musi być zrealizowane do czerwca. Natomiast będą kolejne etapy budowy tej ulicy i będziemy te postulaty mieszkańców uwzględniać. Też może inwestycja niezbyt okazała pod kątem, ale bardzo potrzebna w tamtym rejonie naszego miasta.